Jaki jest największy problem Donalda Tuska? W tym filmie spróbujemy się z tym zmierzyć, spróbujemy przedstawić wam opinię naszą jako Orba na temat tego, co tak naprawdę jest problemem dla Tuska, co jest problemem dla całego PO i po prostu postaramy się z tym tematem zmierzyć. Tutaj zaznaczymy, że to dosyć eksperymentalna rzecz, którą robimy dlatego, że jesteśmy na wakacjach po raz pierwszy od 2 lat, ale dajcie znać, czy wam się podoba, bo jeśli tak, to chętnie zrobimy. Co jest największym problemem Kaczyńskiego, Hołowni, nie wiem, Mencena, Czarzastego i tak dalej, i tak dalej. Sugerujcie, kogo byście chcieli zobaczyć następnego, ale bez zbędnego przedłużania przejdźmy do naszej analizy i naszej opinii na temat tego, co może potencjalnie być największym problemem Donalda Tuska. Bez zbędnego przedłużania zostawcie lajka, zostawcie suba, nam będzie bardzo miło. Wy będziecie widzieć nasze filmy, więc warto. I lećmy do materiału. Kiedy myślimy o wygrywaniu wyborów, bardzo często na myśl przychodzą debaty, dyskusje między politykami. Znaczy nie w Polsce, może dzisiaj, ja na Domini 2023. Oranie przeciwnika, to bardziej mówienie w wywiadach o tym, co inna partia robi źle i ewentualnie mówienie o swoim programie, to w mniejszym stopniu, ale no jakichś tam swoich postulatach. I oczywiście to są kwestie bardzo, ale to bardzo ważne, ale poza nimi jest też dużo innych, o których często się zapomina na tym kanale. Na przykład często mówimy o strukturach, które są ci potrzebne, żeby rozwieszać plakaty, roznosić ulotki, zachęcać swoją rodzinę do tego, żebyś zagłosował na jakąś partię, jednocześnie bardzo męcząc tą rodzinę. No ale to też są ważne rzeczy. No ale wiecie, tego typu właśnie aktywności, tak? No ktoś musi zorganizować spotkanie z politykami w terenie, tak? To się samo nie robi. No właśnie, spotkanie z politykami. Widzicie, żeby nie trzymać was w dużej niepewności. W naszej opinii, jednym z głównych, o ile nie najważniejszym problemem Donalda Tuska jest samotność. I ja wiem, zabrzmiało depresyjnie, ale nie chodzi nam o samotność jako człowieka, nie mam pojęcia, że nie wiemy tego, w ogóle nas to nie interesuje. Chodzi nam o samotność polityczną, nazwijmy to. To znaczy, Donald Tusk tak naprawdę i PO to jest jakby trochę jedno i to samo w tym momencie. Ilu umiecie wymienić polityków PO? No pewnie kilku. Ludzie bardziej zainteresowani polityką, kilkunastu. Spoko, pewnie. Ale teraz z tych polityków, co sobie umiecie wymienić w głowie, kto ostatnio zrobił coś takiego związanego z tradycyjnie pojętą kampanią wyborczą, co byłoby głośniejsze, miał jakiekolwiek przebicie w mediach, co byłoby jakoś mocniej akcentowane i ewentualnie robi to też w miarę regularnie i faktycznie dało sobie słyszeć i faktycznie daje o sobie słyszeć w tej kampanii wyborczej. Tak wiecie, szerszej publice. No i jest szansa, że jeśli nie jesteście ultra zainteresowani tym, co akurat PO robi, no to w sumie może być ciężko. Wiecie, to Tusk sam wychodzi na wiece i przemawia do ludzi. To Tusk sam robi, nie wiem, TikToki. Tusk sam jakby jest tą główną osobą, która skupia tak naprawdę cały przekaz PO i przepycha go dalej. Siła przebicia innych osób w jego partii wydaje się być naprawdę minimalna. I z tego w naszej opinii wynika dużo problemów. Bo dla jasności, oczywiście, wynikają też plusy, tak? Po pierwsze, no nie wiem, nie trzeba spędzać czasu z innymi politykami. Rozumiemy to. Spędzanie czasu z politykami, obojętnie jakimi, przeważnie nie jest najprzyjemniejszą rzeczą prawdopodobnie, więc rozumiemy też to podejście. Poza tym sprawia to, że narracja jest bardziej konkretna, że wyborcy mogą sobie utożsamić partię z jedną osobą, co może być w jakiś sposób pomocne, że jakby nie ma sporów wewnętrznych i jest mniejsza szansa, że wiecie, ktoś, jakiś tam poseł, któremu zaufaliście, odwali jakąś imbę, albo jakąś aferę, albo ktoś mu coś wyciągnie, nie? W sensie, jeśli to wszystko jest na was, no to macie większą kontrolę nad sytuacją. Więc oczywiście to ma swoje plusy, ale uważamy, że ma też bardzo dużo ograniczeń i minusów, o których zaraz powiemy. Pierwszym ograniczeniem jest to, że, no właśnie, jesteś jedną osobą, tak? Jest ograniczona ilość rozmów w telewizji, radiu, które możesz odbyć. Jest ograniczona ilość mniejszych miejscowości, do których możesz dotrzeć. Do tego, jeśli jeszcze masz funkcję prezesa partii, to musisz zarządzać bardzo mocno wszystkimi sprawami wewnętrznymi. Po prostu, biorąc pod uwagę, że doba ma 24 godziny, bycie jedynym tak naprawdę przekaźnikiem między wyborcami a partią, no wiecie, no macie trochę ograniczone pole manewru. I jasne, to nie jest tak, że jest tylko Donald Tusk i nikogo więcej, nie? Tylko że sztuczka polega na tym, że jeśli na przykład właśnie jest jakaś mniejsza miejscowość, chcecie tam kogoś wysłać, lepiej jest w sytuacji, kiedy ta osoba, która tam jest, jest jakkolwiek, nie wiem, rozpoznawalna, szanowana przez elektorat. Dobra, przesada. Rozpoznawalna, wystarczy rozpoznawalna. To jednak nadaje jakiegoś takiego poczucia, że to jest ważne, nie? A jeśli wysyłacie kogoś, kogo mało kto zna, no to wiecie, po pierwsze ciężko marketingowo, żeby ktoś tam w ogóle przyszedł, po drugie, no to jest takie trochę sensu. Pójdźmy na to z tej perspektywy. Mamy jakieś partie w stylu PiS, gdzie jest więcej ludzi znanych w jakimś tam stopniu, nie? Tutaj można powiedzieć, że to jest jakby w drugą stronę w ogóle sytuacja, że Jarosław Kaczyński często znika w ogóle z oglądu społeczeństwa. No ale dobra, to jest partia rządząca, oni też mają łatwiej, no bo wiecie, są w rządzie, tak, podejmują decyzje, są w telewizji często. Konfederacja, tam jest jakby parę znanych osób. Lewica, tam jest parę znanych osób. Kołownia z Kosiniakiem Kamyszem, no chociaż dwie osoby, które są jakoś tam mocniej znane. Jak się nad tym zastanowicie, to praktycznie w większości partii politycznych nie jest to aż tak skoncentrowane jak w Platformie Obywatelskiej, gdzie jest tak naprawdę Tusk i ewentualnie trochę Trzaskowski, ale to Trzaskowski jest odsunięty na dalszy plan. I jasne, gdyby on się miał właśnie powiedzieć w jakiejś mniejszej miejscowości, to byłoby ważne, gdyby coś się wypowiadał mocniej, to byłoby ważne, ale no, nie wiemy, czy on jest zajęty byciem prezydentem Warszawy, czy o co chodzi, ale to trochę zniknął, nie? W sensie tam mieli te spory z Tuskiem, już teraz może nie mają, ale okej, to jest taka
jedyna osoba, którą można by nazywać numerem dwa, ale jednak biorąc pod uwagę ilość czasu antenowego, którą zgarnia Tusk, którą zgarnia Trzaskowski, no to to jest bardzo daleki numer dwa. Więc ten brak czasu i brak innych rozpoznawalnych jednostek to jest jedna rzecz. No ale dobra, druga rzecz, proszę bardzo. Kiedy chcecie wykreować wroga, nie? Z jakiejś organizacji, jakiejś fundacji, z jakiegoś ruchu i tak dalej, to bardzo często potrzebujecie stworzyć, żeby takiego wroga móc atakować, potrzebujecie stworzyć jakąś twarz dla tej organizacji. I wiecie, no Platforma Obywatelska tak naprawdę stworzyła sobie tą twarz. I teraz jasne, tak jak wiadomo, tak to się robi dlatego też, że z tego są pewne benefity, o których mówiliśmy na początku, ale sztuczka polega na tym, że kiedy macie jedną osobę tak bardzo przylepioną do wizerunku partii, tak naprawdę atakowanie w nią jest atakowaniem całą partię naraz. Przez brak jakichś innych ludzi, jakichś alternatyw, tak naprawdę bardzo spajacie partię z wizerunkiem jednej konkretnej osoby. I oczywiście, to jest ogólny problem w polskiej polityce, bardzo wiele partii tak robi, tak właściwie większość partii jest bardzo wodzowska w Polsce, no ale obecnie nie oszukujmy się, bez Tuska nie ma Platformy, bez Platformy nie ma Tuska. I to jest o tyle problematyczne, szczególnie w przypadku Platformy Obywatelskiej, że jednak Tusk jako twarz, oczywiście no ma swoje benefity, tak, i to on ściągnął i trochę uratował PO, kiedy wrócił, to trzeba przyznać, ale z drugiej strony jest politykiem, do którego dużo można przylepić. I wiecie, no TVP ma gotowe materiały na każdą wypowiedź Tuska i ma każdy niemiecki fragment z Tuska. Ta twarz, o ile oczywiście no jest rozpoznawalna i tak dalej, więc to dobrze, o tyle kiedy jest jedyną twarzą i wystarczy tylko ją atakować tak naprawdę, żeby uzyskiwać swoje korzyści, no to fakt, że to jest Donald Tusk i fakt, że właśnie trochę nie ma jak rozbić tej odpowiedzialności, że nie ma, nie wiem, kogo wysłać na konferencję prasową, że nie ma kogo wysłać, żeby jakoś tak ocieplić wizerunek, etc., może być potencjalnie problematyczny i przede wszystkim składa się na, w naszej opinii, największy minus, który wynika z tego, że Donald Tusk jest właśnie tylko sam. Nie chodzi tu o to, że Donald Tusk jest zły jako przywódca Platformy Obywatelskiej, no bo nikogo innego tam nie ma na to miejsce, nie oszukujmy się, ale bardziej, że brakuje mu tego, wiecie, mocnego numeru 2, mocnego numeru 3, mocnego numeru 4, mocnego numeru 5, nie? Bo może jeszcze Trzaskowski jako numer 2. Ale im dalej w las, tym gorzej, bo to łączy nam się ze stwierdzeniem, że Donald Tusk ma bardzo duży negatywny elektorat. I to jest fakt, to nie jest jakby opinia, to jakby to było badane wiele razy. W styczniu tego czasu dużo mogło się zmienić, była, wiecie, komisja Lex Tusk i tak dalej, więc jakby mógł się trochę sentyment zmienić, ale nieważne, od w styczniu niezdecydowani twierdzili, że w ogóle lepiej, żeby Trzaskowski był premierem niż Tusk i to tam była dwukrotna przewaga. A niezdecydowani są o tyle ważni, że mogą służyć do wygrywania wyborów. I teraz jasne, nie chodzi o to, że Donald Tusk miałby zrezygnować z pozycji lidera i wtedy nagle wszyscy by stwierdzili, ja to git, to będziemy głosować na Tuska. Po prostu grupa niezdecydowanych jest na tyle duża, że jeśli jest tam jakakolwiek grupa, która potencjalnie mogłaby zagłosować na PO, ale nie zrobi tego przez to, że Tusk jest właśnie tą, wiecie, twarzą i tak dalej, to pytanie brzmi, jak dużą część z tej grupy dałoby się zmobilizować tylko za pomocą tego, że istniałby sobie mocny numer 2, mocny numer 3, mocny numer 4. Dzięki czemu ludzie mogliby głosować, wiecie, z takim podejściem, no dobra, Tusk nie jest najlepszy, ale w sumie, no to jakby polityka partii, tam jest dużo więcej ludzi, więc to się jakoś, wiecie, zblenduje wszystko ze sobą. Ja nie głosuję na Tuska, ja głosuję na Platformę, bo tam jest jakiś polityk, którego ja lubię, więc może być. To jest trochę to, o czym mówimy, bo wiecie, podobny mechanizm trochę zachodzi w PiSie czasami. To nie jest tak, wbrew pozorom, że wszyscy głosujący na PiS uwielbiają Jarosława Kaczyńskiego. Nie, często to jest właśnie polityka partii, często może być kwestia tego, że na przykład, wiecie, szanują jakichś konkretnych polityków tej partii i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest to, co może potencjalnie brakować Tuskowi, bo w Platformie Obywatelskiej nie występuje ten taki mechanizm pozwalający sobie zracjonalizować wybieranie Donalda Tuska znowu na premiera w ramach tego, że no dobra, są tam inni politycy, może oni coś zrobią innego. Może oni są tym powiewem świeżości nawet w tej Platformie Obywatelskiej. Do tego wszystkiego posiadanie właśnie tych kolejnych polityków, którzy jednak trochę ciągną w swoje strony, sprawia, że możecie obsługiwać trochę szerszy elektorat. Wiecie, na przykład, no nie wiem, no jak spojrzycie na PiS, który trzyma suwerenną Polskę, no to na przykład zrozumiecie ten punkt, w którym, okej, wiadomo, to jest koalicja, ale zostawmy to, że macie PiS, który jest prawicowy, ale próbuje się kreować bardziej na centrum, ale posiada też polityków, którzy jednocześnie mogą zgarniać głosy, no właśnie w tym przypadku bardziej prawicowych odbiorców. I to jest rzecz, którą trochę ciężko jest osiągnąć w takiej Platformie Obywatelskiej, która jest bardzo monolitem, bo jakby słowa Tuska są świętością. Kiedy ktokolwiek inny próbuje wyjść z jakąś trochę inną narracją, to nagle Tusk może zacząć losowo grozić, że tą osobę w ogóle, wiecie, wywali, czy cokolwiek. W sensie ten przekaz jest bardzo, ale to bardzo jednolity. A kiedy chcecie być szeroką, mainstreamową partią, która chce iść po władzy, no to potrzebujecie trochę szerszego kontekstu. Dlatego właśnie jacyś znani politycy, którzy dostają czas antenowy, którzy mają prawo do lekkich odstępstw od tego, co mówi góra partyjna, są potrzebni, nie? Bo mogą być trochę bardziej na prawo od ciebie, mogą być trochę bardziej na lewo od ciebie i mogą tak szerzej zarzucać tą sieć. A jest to o tyle ważne, że w tak spolaryzowanym dyskursie problem polega bardzo mocno na tym, że no te przepływy między konkretnymi grupami wyborców są bardzo małe. Tak naprawdę tylko Konfa jeszcze umie kraść wyborców innym partiom. Więc Platforma Obywatelska w pewien sposób wydaje nam się, że jeśli oczywiście nie będzie miała ultra farta, albo nie wiem, nie wymyśli czegoś genialnego, bo to są jakieś inne możliwości, ale jeśli te rzeczy się nie staną, to tak naprawdę będzie miała problem ze zdobywaniem nowych odbiorców, nowych wyborców tak naprawdę w tym momencie. Więc bez mobilizowania tych niezdecydowanych, więc bez ściągania ludzi, którzy może mieli trochę inne poglądy, ale właśnie za pomocą jakichś nowych postulatów, które niekoniecznie będą postulatami, które spodobają się wszystkim, więc może lepiej, żeby wygłosił je ktoś trochę mniejszy i zatargetował dokładnie do tej grupy, może być po prostu ciężko wzrosnąć tak, żeby jakoś tam samemu konkurować z PiS-em. I wydaje nam się, że to jest właśnie
właśnie największy problem Donalda Tuska. Jego poziom zmonopolizowania partii, który może był potrzebny nawet w którymś momencie, który może w jakimś momencie uratował Platformę Obywatelską, powoli staje się kulą u nogi, kiedy po prostu dorasta do swojego maksymalnego poziomu, który Donald Tusk może zapewnić. Więc tak jak powtarzamy, problem Donalda Tuska nie jest to, że rządzi Platformą Obywatelską, dziwne, żeby z jego perspektywy to był problem, ale fakt, że trochę za bardzo ściągnął lejce i został tak naprawdę jedyną twarzą tej partii, może okazać się nie być najbardziej optymalny. A żeby wiedzieć, co jeszcze nie jest najbardziej optymalne w polskiej i zagranicznej polityce, zostawcie lajka, zostawcie suba, tak jak mówimy, napiszcie nam w ogóle, co myślicie o tej serii, jakby czy chcecie innych polityków, bo jak myślimy o tym, to mogłoby być fajne, ale czekamy na wasze opinie. To jest nasz inny film, serdecznie go polecamy, nasze newsy na bieżąco na Instagramie, super sprawa. A do tego wszystkiego nasz Patronite serdecznie zapraszamy do śledzenia nas tam i co, no, staramy się starać dla was. Cześć!